Witajcie, z tej strony Esgarot i kontynuujemy Let's Play. Jesteśmy właśnie w ścianach mgieł, jakby ktoś jeszcze nie zauważył. Tu jeszcze popylają do mnie, widzę. Dżiny. Dobra, napieprzamy go. Świetnie. No. Fajne, te dżiny się zamieniają w takie jakby... Ależ tu jest ciemno, kurde, nic nie widzę. Dobra, tu są jakieś trzy portale. O, fuck. The fuck. Przeniosłem się gdzieś. Do tego maga. No, giń. Tam coś jest na górze. Tam chyba nie doskoczę. I tam jest jeszcze jeden mag, okej. Ale maga się szybko pokonuje. Okej, więc przenieśliśmy się z tej głównej sali tutaj najpierw. No dobra, wyleczmy się zanim pójdę dalej, bo to nie ma sensu. Regeneracja, regeneracja i tu. Regeneracja tu też. Okej, zapis. Tam jest jakiś łuk do wejścia, tutaj też. Cholera wie. No i co, i leczymy dalej. Żeby było jakieś lepsze leczenie. Kurde, to takie słabiutkie. Dajcie spokój. No dobra. No to idę dalej. Walczyć z tymi dżinami. Aha, jeszcze jedno. Ochrona przed magią tutaj. Będzie konieczna. I pośpiech. Pośpiech, 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 pośpiech. No i co, idziemy, no. Coś się u kogoś zepsuło? Nie. Zaraz do was wracam. A, w sumie nie. Myślałem, że ktoś dzwoni. No dobra, dżiny. Mniejszy dżiny. Okej. No to idziemy teraz tutaj. Tam coś jest. A, to burza, okej. Dobra. Ja pierdzielę, nic nie widzę, jest tak ciemno. Dźwignia i trzy jakieś te. Widzę dźwignię przecież. Nic się nie dzieje, kurde. Nie wiem co to robi. Dobra, to idziemy do tego drugiego pomieszczenia. Cholera, muszę znaleźć koniecznie te naczynia. Do bycia liszem. Koniecznie. Tu popylają już do mnie. Iskry. Widać potwór, który się nazywa burza, jest łatwy.
No i znowu nic, kurde, no. Nie wiem, co to robi, co to odblokowuje i dlaczego te dźwignie nie działają. Ciężko powiedzieć. Nic nie ma. Przejdę jeszcze tutaj zobaczyć. Może już się odblokowało. Dobra, nie wiem, zaraz wracam. Dobra. Więc tak, nie przeczytałem, co trzeba zrobić. Przeczytałem tylko, że jest jakaś sztuczka, że można wcisnąć właśnie turową walkę i w tym sobie przetestować wszystko ładnie. I może dlatego poszło. Nieważne, ważne, że się podłoga obniżyła i możemy teraz wziąć chesta. To jest klucz, który będzie potrzebny nam do portalu, do wyjścia. Więc wychodzimy. Zachowaj. Kurde. Dobrze. No to co teraz? Gdzie teraz? Tutaj jest. Świetnie. Został nam jeszcze środkowy i boczny. Zrobimy sobie boczny. Ale najpierw oczywiście mozolne leczenie zmęczenia, czyli kawka rozbudzająca. Jopa! Proszę bardzo, dawaj, 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 chłopcze, lecz nas. Lecz nas tak jak lubię! Może i kija dam, no dobra, w sumie. W sumie niech już męczy te różdżki cholerne. No, lecz. Lecz, świetnie. Tutaj masz, wszyscy mają regenerację, tylko ty nie masz. A jesteś najbardziej potrzebny, jeśli chodzi o leczenie młody. Podawanie, więc cię tylko uleczymy. I zasuwamy dalej. Dobra, szybkość. Popęd. Rzucamy popęd seksualny. Idziemy atakować. Magia wody, magia wody, magia wody. Szybko, 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 szybko. Zapomniałem całkowicie o tym. Znaczy to jest chyba powietrze, ale... Tutaj są też te dżiny, które chyba walą właśnie. Daj, you bastard. Zasługujesz po to, żeby tu żyć. Dobra. W sumie wiecie co? Jednak tam jest ki. Nie ma miejsca. Różdżki mogą się przydać na później, bo tu jeszcze jest w miarę łatwo. Okej. Dobra, tu mam jakiś zameczek. Nie wiem, co to jest, ale sprawdźmy w środku. Trochę się boję. A może czas na reklamy? Winda. Okej. Okay. Jakie miny mają? A, winda! Winda! Zabawa! Arcymagi, arcymagi, magi człowiek. Okej. Okay. Koniecznie ochrona przed magią. A, już mam ochronę. Ochrona magii 8 godzin. Kamienna skóra. Gandalf. Zginiesz ty wreszcie? Jak śmiesz rzucać na mnie rozproszenie magii? Padł.
Dobra. Aha. Tu coś jest przed nami dziwnego. Wow. Dobra. Chodź na ziemię, jak chcesz kozaczyć. Regeneracja. Okej. Okay. Idziemy dalej. Tu nic nie ma, albo jest, albo... Ale ja po prostu nie widzę, bo jest tak ciemno. Ale chyba nic tu jednak nie ma. Woda. Pokoje. O, Ifryt. Najmocniejszy ze wszystkich. Dobra, wycofujemy się. I teraz tak. Ulecz ją. Cynk. Ochrona przed magią do rzucenia, bo została nam zniwelowana. Cyk. Ochrona przed wodą. I leczymy teraz. Ja pierdzielę. O, ty świnio. Już przed samą śmiercią musiałeś mi wypalić kulę ognia w twarz. Naprawdę, tak się nie robi. Zasuwaj tą regenerację. Okej. No trzeba tego Ifryta zabić, bo ten Ifryt jest naprawdę potężny. Inaczej nie ma to sensu. Regeneracja, jeszcze tutaj rzucę sobie regenerację. Idzie Ifryt. Dobra, palniemy go z czaru troszkę. Zrobimy go taki motyw jak ze smokiem. Czyli biegamy wokół i walimy z kuli ognia. Wyobrażenia, oj, mało. Więc może magia ziemi będzie lepsza. Magia ziemi, tak? Dobrze, spróbujemy. Śmiertelne żniwo. Dwa punkty też magii nie działa, jak widać. Potężny Ifryt. Strach? Strach. Dwa strachy. No dobra, dwa strachy mamy. Dwa strachy. Kurde, jak ich teraz wyleczyć z tego? Pierdziele, nie mam pomysłu. Sen, ja pierdziele, jeszcze zasnął. Mniejszy dżin. Dobra, tego to pokonam własnoręcznie. Matko Boska! What the fuck? Czy to jest... czy to powinno być takie trudne, czy coś w tym stylu? Nie wiem. Nie wiem, wykąpać się mam w tej wannie? Albo bym się śmiał, jak był tonęli. Jezu! Regeneracja, regeneracja. Rzucimy tutaj regenerację. Okej. Napełnienie wodą. Dobra, koleś, lecz. Tutaj pewnie teraz woda się spuściła. Tak jak myślałem. Ah!
Atakuj, atakuj, kochany, atakuj. Jin, dobrze, myślałem, że Ifryt. Damy radę. Damy radę, damy radę. Czy damy radę? Tak, damy radę. Okej, okay, w końcu udało się. I tu jest pewnie skrzynia z kluczem. Tak jest. Prawy portal zrobiony. Śpi, ta się zaraz obudzi. Ifryt, Ifryt, spieprzam. Kurde, jeszcze źle kliknąłem, przepraszam was za to. Dobra, uciekam stąd. Mhm. No i teraz jeszcze tutaj ten. Możemy wychodzić. Kurde, najgorzej jest tym strachem. Zaraz spróbujemy to przeczekać. Okej. Okej. Więc kolejny piedestał będzie już aktywny. I została trzecia brama. I się chcę już wynosić z tej ściany mgieł, bo to już mnie tak męczy. Nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę. Aha, magia, okej, dobra, 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 dobra. Magia wody. Leczenie. O Boże Święty, co tu się dzieje? Walą z każdej strony. Uciekać! Dobra, uciekłem, haha! Dobra, magia. Kamienna skóra, czy się opłaca? Pośpiech na pewno. Dobra, szybko zginąłeś. Prymitywny nóg. Nie wiem, co włączyłem. Pomarańczowa beczka. Pomarańczowa beczka, chwileczkę. Pomarańczowe zwiększają intelekt. Dobrze. Idziemy. Biegniemy do drugiej. Napierczać! Atakują z powietrza! Dobra. Bijemy magów. Pierdziele, Ifryt. Ja pierdziele, niedobrze, ja pierdziele. Czekajcie, 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 niebieska i pomarańczowa. Pomarańczowa, a niebieska to było osobowość. Okej, okay, uciekam. I teraz tak, ochrona przed magią. Regeneracja. Troszkę jeszcze ją podleczymy. Leczymy ją, leczymy. Hop. I jeszcze raz hop. Hop. A, nie to! Ja pierdzielę. O, ale zlagowałaś. Dobra, nie trzeba cię jeszcze uzdrawiać. Dasz radę, dasz radę. Oj, dasz radę, dasz radę. No. Świetnie. Teraz tak, czerwona beczka. I czerwona beczka. To była moc chyba. Sprawdźmy, jak tam z mocą u was jest. 113, 99.
27. O, ta dostanie moc. Okej, i leczymy. A ja zaraz do was wracam. Okej, już jestem. Okazało się, że wykryto wirusa na moim kompie. Świetnie, lubię takie sytuacje. Ochronę przed magią. Jeszcze raz, bo widzę, że cały czas ona nam pada. Na 10 godzin trwać, nawet 11, a cały czas... dobra, ojej. Dobra. Dobra. Pomarańczowa i żółta. Żółta celność, powiedzmy żółta dla niej. A pomarańczowa intelekt. No i co? I wszystkie wieże przeszukałem. I co się stało? Bo ja chcę już klucz dostać. Leczenie. Nie do końca wiem, co się stało. A Jezus Maria! Gdzie ta winda? Gdzie ta winda? Ale lipa, słuchajcie, kurde. Tu jest ta winda i tu jest ukryty pokój. No właśnie. W ogóle jest szansa, żeby to zjechało na dół. To muszę na nowo. Chyba muszę na nowo chodzić. Dobra. Udało się. Klucz ostatni. Jesteśmy gotowi do wynoszenia się stąd. Leczymy. Ty, kochanie. Super skok. I uciekamy. Uciekliśmy. Teraz zostało nam tylko włożyć kluczek do ostatniej dziurki. La 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 la. No i co? I tyle. Kto ma ten pieprzony klucz? Ty. No to... dajesz. Dobra. Dobra, pusto jest. Pusto i tu będzie filakterium. No. Tak. Naczynie lisza, puste naczynie, świetnie. Dobrze, mamy te naczynia w końcu. Jeszcze tak, fioletowa, zielona, pomarańczowa. Fioletowa szybkość, zielona osobowość, pomarańczowa intelekt. Intelekt. Trzymałość osoby, szybkość, żółta celność, czerwona moc, przywalimy jej w moc, znaczy jemu, kurde, dlaczego ja ich mylę, sorry. Jeszcze tutaj coś jest, zielona, okej, to tutaj sobie wytrzymałość damy. No to co, mamy filakteria, mamy popsutą zbroję. Nie ma miejsca. Zapis i wychodzimy stąd. Dobrze, opuściliśmy ściany mgieł. Nie mam już tu nic do robienia, tak naprawdę. W sumie możemy równie dobrze się stąd zmyć. Jeszcze zobaczę, co tu jest. Karczma. Dobrze. Wejdźcie, mam nadzieję, że się wam spodoba. A, zagramy sobie w Arcomage, słuchajcie. Jakoś taką mam ochotę.
Nie wiem czemu. Mamy ostatnie 5 minut odcinka, więc jedziemy w Arkham Edge. Ja! Yeah! No to co? Rypiemy go? Czy sobie budujemy? Magia, wieża plus 8, mur dodatkowy, ruch, warsztat minus 1, mur, zyskujesz 5 klejnotów. Okej. Okej. Wieża, o. Świetnie. Magia, wieża, mur, dodatkowy ruch, mur plus 6, wieża, o, świetnie. I tak pewnie wygra, ale to nic. Wieża plus 1, dodatkowy ruch, trzeba to wykorzystać. 4 obrażenia, tracisz 3 klejnoty. Magia plus 1, mur, warsztat, czekajcie, warsztat to tutaj. Klejnoty nam potrzeba. Okej. To sobie zwiększymy. Mur plus 6, wieża przeciwnika odnosi 3. Okej. Kurde. Ale on ma wysoki mur. Mur, warsztat, mur. Dobra, kto pierwszy urośnie? Spróbujemy my. Mur plus 8. Dobra, spoko. O. Kurde, on ma strasznie wysoki mur. Mur plus 6, wieża. Magia plus 1, dodatkowy ruch. O. O, ale mi zbił ten mur. Mur zo. Magia plus 1, dodatkowy ruch. Jeśli wrogi mur więcej niż 0. O, mu zbiliśmy mur i to ostro. Wyrzucił ją. Ponoć można wyrzucać karty, jeszcze nie wiem jak. O, właśnie tak, kurde. Akurat dobrą wyrzuciłem. Kurde, on zawsze nie umiem mówić. Zawsze to uwierzę. Ma lepszą od nas. I znowu ma lepszą. Magia. 7, 95 magii. Okej, zomur 6. Bestia. Okej, zbiliśmy troszkę. Niewiele. No i znowu wieżą wygra. Kurde. 5 obrażeń. Znowu wygrał, niestety. Muszę koniecznie go prześcignąć. Muszę mieć wieżę. On mu został jeden punkt. Mur, warsztat, mur. No i wygrał. Chyba. 85 ma, więc powinien wygrać. 97, mur, zo, mur. Jeśli mur 0, jeśli nie mur... Plus 3, mur plus 6. 7 obrażeń. Bam. Już mi całkiem mur zbił. Wieża plus 15. O, świetnie. Wszyscy zyskują tyle magii. Mur. Dodatkowy ruch na pewno się przyda. Za plus 2. Pierdziele. Dobra, przebiłem go. On mi trochę zbił. Dobra, na razie wygrywamy, jeśli chodzi o wieżę, ale to takie chwilowe tylko. Mur. Co plus 2, ok, bestie. Wieża znowu. Kurde, 91 ma już. Jak widać, długa gra. Wieża plus 5, magia, okej. Wieża plus 1, o, świetnie. Wieża plus 11, o!
Wygraliśmy. 3000 sztuk złota. Ostatnia karta nas uratowała. Okej, to już jest koniec tego odcinka. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Polecam się na przyszłość. Najlepszy jeszcze sobie w tym kraju. Wspaniale. Wspaniale. Potrenuję. I to było tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, pa, pa.